Moje nazwisko Eugeniusz Sendecki, jestem ze Stronnictwa Narodowego, reprezentuję tutaj kamratów, czyli organizację, z której był pan Edwin. Robię pożywkę dalej. No chyba zwariowali normalnie. Dalej pożywkę robię. Bawicie się dobrze? No, jakieś to są jaja czy co? No to pożywkę jest, znowu robię dalej. Proszę to zamknąć. To są ludzie, którzy mówią, że są rodziną tego pana. Dzwoń po prawnika, po prostu po policję, wiesz? Dzwoń po policję, bo to jest po prostu jakieś... Słucham? Jesteśmy, proszę pana, grób jest tuż przy ogrodzeniu, przy ulicy Kraszewskiego. Dobrze się pan bawi? Proszę pana, zobaczy pan nas, bo w tej chwili jeszcze przyjechały trzy panie ubrane na czarno. Tak, i przyjadą jeszcze więcej. No to niech przyjeżdżają, proszę bardzo. A co pan tu robi? Proszę. Ja się modlę nad grobem mojego przyjaciela. O co pani chodzi? Nad grobem człowieku? Tak. To jest modlenie się nad grobem? Z telefonem i kurwa z kamerą? Tak. Wypierdalaj to. Tak. Z policji, kurwa. Tak. Tak. No zobaczymy. No zobaczymy. No zobaczymy, jaki twój przyjaciel, ty nie masz żadnego pojęcia o świecie. Edwin Ślązak. Wyjazd stąd. I tak, to jest ten telefon. Bardzo proszę o interwencję. Tak, czekamy, bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Dzieci pan na to naraża? Dzieci pan naraża na takie atrakcje? Świetnie się pan czuje? Czy pan słyszy, co pan mówi, co pan robi? Co te dzieci tu robią? Proszę mi powiedzieć. Biorą udział w naszej modlitwie. O jakiej waszej chodzi? Modlitwie? Katolickiej. Proszę pana. Proszę pana, a tu jest rodzina najbliższa. Niech pan to uszanuje. No to szanuję. Nie, nie szanuje pan. Nie szanuje pan. Dlaczego się pan z nią nie skontaktował? Nie ustalił pewnych zasad. Jakich zasad? Takich? Czy rodzina sobie życzy takich innych rzeczy? Proszę pani, jeżeli chodzi o cmentarz, jest to miejsce... Jeżeli chodzi o rodzinę... ...i się pomodlić na drogę. Nie, proszę pana. Pan może się w domu pomodlić. Tak jest pan wierzący? Tak, proszę. Pan, tak jest pan wierzący. W XXI wieku, dzięki temu, że jest internet i... Niech pan się nie robi więcej takich szopek, dobrze? Ja pana bardzo to nie proszę. Są szopki, proszę mnie nie obrażać. Pani mnie obraża i tyle. Wie pan co? No wiem, no. Zaraz się policja będzie pan jest takim takim ja jestem. Wydaje mi się, że jest pani jego konkubiną, ale nie jestem pewien. No, pani nigdy nie wydaje się nie pani, może pan mnie nagrywać, bo ja mogę. Mogę, ale to w tej chwili, wie pani, ja się boję, że ktoś mnie napadnie. No że po co pan tu stoi? Jestem po to, żeby się pomodlić na... Ale może się pan pomodlić w kościele? Mogę. To bardzo bym prosiła. To dziękuję, normalne? Że pani wyraziła taką prośbę. To jest pożerka normalnie. Co to jest w ogóle? Proszę pana, żeby się pan pomodlił w kościele. Czy pan rozumie, co się tu dzieje? Jest pan katolikiem? Tak. I Bóg na to wyraża zgodę według pana. No pan Bóg wyraził zgodę, przerwaliście się naszą modlitwę. Na to, żeby nie szanować uczuć rodziny? Na to panu wyraził Bóg zgodę? Ja nic nie wiedziałam, że rodzina jakakolwiek sobie czegoś nie życzy. Ma pan internet włączony? Proszę pani. Słuchał pani Justyny Sochy? Tak, wyrażaliście. I dlaczego pan jej nie uszanował? Wyrażaliście, żeby nikogo z nas nie było na pogrzebie. Nie byliśmy na pogrzebie. Pogrzeb się już skończył. Nie, proszę pana. Nie skończył się. Nie skończył się. Nie skończył się. Nie, nie będzie się długo trwał. Nie, proszę pana. My tu jesteśmy. No, pani, jest godzina 16 z minutami, także ja twierdzę, że pogrzeb się skończył, ale mogę się mylić. No. Pan twierdzi, więc my twierdzimy i prosimy pana, tak jak tu stoimy wszyscy, z najbliższej rodziny, żeby pan opuścił to miejsce. Rozumiecie, kurwa, czego wy pożywkę, kurwa, robicie? Rozumie pan to? Rozumiem. No to niech pan to uszanuje. Nie, proszę pani. Jest pan katolikiem? Jestem katolikiem. No to kurwa, czego Bóg chce? Czego? Kochać swojego bliźniego, jakiego kocha? Kogo pan kocha? Proszę pani, proszę nie dotykać mojego sprzętu. Ja nie dotykam. Ja nie dotykam, ale ja nie dotykam. To, co tu się ja dzieje. Nic nie dotykam. Czy ja coś dotknęłam? Zastraszany. A, zastraszany. Zastraszany jest, proszę. Zastraszany, no jest to proszę. Jest pan proszony o to, żeby pan opuścił to miejsce. Geniu. Arek na policję. Rozumie pan to? Się pomodlić. Rozumie pan to? Dziewczynki nasze są. Rozumie pan, że nie, to wszystko jest w tej chwili filmowane. Proszę pani, dostaliście napaści na ludzi, którzy spokojnie modlili się nad grobem Edwina Ślązaka. Ludzie, o co on chodzi? Nie chcieliście, żebyśmy byli na pogrzebie. Nie byliśmy na pogrzebie. No i co pan? Jaką miał Edwin prośbę? Jaką? Myśli pan, że jaką? Edwin był naszym kamratem. Edwin współpracował z Wojciechem Olszańskim. Nie, nie był. Co powiedział o 3 miesięcy. Słuchał pan? Współpracował. Nie współpracował z kamratami. Nie słuchał pan? Proszę pani, z nami zawsze współpracował. Ja reprezentuję Stronnictwo Narodowe, które zawsze miało z panem Edwinem dobre relacje. I przyjechaliśmy tutaj, żeby się za niego pomodlić koronką do Miłosierdzia Bożego. No mamy do tego prawo. Się pomodliliśmy. No to jest modlenie się z kamerą,
publicznie na YouTubie. No jesteście, niech pan odpowie, gdzie jesteście, z kamerą musi się. Nie muszę, ale mogę, no, żeby dać świadectwo. Czego? To nie jest czego modlenie się, bo modlenie się to prawdy o Edwinie, żeby cały Kościół i wszyscy ludzie widzieli, co się dzieje. Co się dzieje? No, zobaczymy, co się dzieje. No co się dzieje? Co się dzieje? Proszę powiedzieć. Tutaj mam problem, bo jestem na grobie, nie mogę się pomodlić. Jakiś gościu przyszedł i filmuje mnie, wiesz? I wykrzykuje tutaj jakimś, ja nie wiem czym tutaj nawet. Ja wykrzykuję. No dobrze, że jest nagrane właśnie, bo tamtej pan kłamie wobec kogoś, że ja wykrzykiwałem, bo wykrzykiwała ta pani, co zresztą było słyszalne. I jest nagrane. Także tak to wygląda. Zginął panu kiedyś ktoś? Powiedziałbym panu bardzo dużo rzeczy. Nie zginął, bo to człowiek bez serca. Które... Ty jesteś katolikiem? To by nagrał program. Szkoda też słów. Ty jesteś katolikiem. Ty jesteś katolikiem. I przywiozłeś te dzieci, żeby to oglądały, tak? Tak. Jeżeli brały w tym udział. Jesteśmy Polakami i modlimy się za naszego przyjaciela. Przykład. Piękny przykład. I dlatego takie pokolenie rośnie nam teraz. Pani filmuje, ja wyrażam zgodę. Państwo filmujecie. A ja nie wyrażam. Nie życzę sobie, żeby pan robił pośliwisko i robił takie... Nie robię żadnego pośliwiska. Proszę ze mnie tak nie mówić. O, jest policja. Dzień dobry. Chłopaki, pomału. Chłopaki. No ci pozwoli mnie kamerować. Prosto w tą